Pomimo wielu obowiązków, święty Mikołaj odwiedził dziś również bibliotekę. To już jest taka tradycja, że Mikołaj bez względu na to, jakby zapracowany nie był, zawsze znajduje czas, żeby przyjść do biblioteki. W tym roku również nie mógł nam odmówić. Cieszymy się, że za chwilę pewnie będzie. Tym bardziej, że mamy gości, mamy dzieci, także Mikołaj nie zapomina ani o dzieciach, ani o bibliotece. No i mam nadzieję, że będzie to całkiem fajne mikołajkowe spotkanie. Dzieci z publicznego przedszkola nr 21 nie tylko dostały prezenty od świętego Mikołaja, ale i same przygotowały dla niego coś specjalnego. Wspólnie przygotujemy najpierw prezent dla Mikołaja, no bo przecież Mikołaj też lubi dostawać prezenty, jak każdy z nas. Więc najpierw przygotujemy dla naszego Mikołaja prezent, potem wspólnie przywitamy Mikołaja, no i dzieciaki przygotowały niespodziankę dla Mikołaja. Przygotowały specjalnie z tej okazji występ. 6 grudnia, jak dobrze wiecie, święty Mikołaj chodzi po świecie. Po wierszyku dzieci zatańczyły i zaśpiewały piosenkę Huhucha, nasza zima zła. Huhucha, huhucha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest panująca. Święty Mikołaj docenił starania przedszkolaków, ich trud nagrodził upominkami. Następnie przyszedł czas na prezent od pracownic Miejskiej Biblioteki Publicznej. My chciałyśmy też dzieciom podziękować za to, że przyszły i też w ramach właśnie prezentu mikołajkowego przygotowałyśmy przedstawienie. Tutaj z tyłu za chwileczkę odbędzie się występ naszego niedźwiadka Radka i poznamy historię, jaka mu się przydarzyła. Przelatywała nad lasem sowa, a wszyscy wiemy, to mądra głowa. W okresie przedświątecznym ostrowiecka MBP nie zapomina także o swoich dorosłych czytelnikach. W planach jest m.in. wspólne tworzenie bombek.